Tak. Wiesz co, będę potrzebowała twojej pomocy, bo ja się w to nie dopinam. No i to jest niestety fason, na który... Jeszcze jest za wcześnie. Jeszcze jest za wcześnie, ale też w ogóle ja nie wiem, czy do twojej figury, do twojej urody, czy takie połyski są najszczęśliwsze. To jest też... No ale tak jak widzimy, tutaj wiesz, ten biust, no biust wyszedł nam olbrzymi. Ale no sam widzisz, ile tam brakuje, tyle? No troszeczkę, nie będę ci mówił. Dobrze, następna. Tak, następna. Ta srebrna to w ogóle mnie załamała. No naprawdę to jest już taka sukienka, która podkreśla, że powinnam się ostro już wziąć za siebie. I ona pokazała też, jak wiele jeszcze przede mną. You give me the feeling, you give me the feeling. Pięknie. No pięknie, tylko oczywiście, Maciek, ja się nie dopinam. Ja już idę do ciebie. Ale zjawiskowa jest ta sukienka. Ojejku. No. Przepiękna. Ona to jest taka... twój kolor i twój tak, fason. Ale właśnie. Powiem ci, że widać też tą pracowitość przy robieniu tej sukienki. No to miesiąc czasu robimy tą sukieneczkę, bo to jest ręcznie malowane, każdy płatek i upinane, drapowane. No. Dzieło sztuki. No tylko ja się muszę jeszcze do tego dzieła sztuki trochę, wiesz, doprowadzić. Tak naprawdę w biuście, widzisz, to jest idealne dla dziewczyn, które mają zgrabne nogi, a problemy z talią, z biustem, no to taka sukieneczka świetnie wszystko zamaskuje. Piękna, piękna. Wrócę na pewno po tą sukienkę. Na 100%.